bardzo prosimy Radio Maryja, słuchamy. Kwota, ale wielkie gest. Czy dobrze słuchamy, proszę bardzo. Piotr, województwo podlaskie. Ja chciałem się zapytać panu województwa podlaskiego, no bo tutaj na Saskiej po kudłach się drapią katoliczki. No to wiadomo, że to nie są świadkowie Jehowy, a te katoliczki to nigdy nie będą dobrymi aktorkami. Skoro jak tutaj ten pierwszy film o świadkach Jehowy był kręcony, to katoliczka nie mogła zagrać, gdy to trzeba było chodzić od domu do domu. Joanna Ruszkowska pięknie to zrobiła. Łącznie z sieciami wojskowymi. A drugie moje pytanie to, przepraszam, czy zdaje się, że Polska nie ma podpisanego układu pokojowego z Niemcami. Jak to się odbija na bezpieczeństwo Polski? Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Piotrze, pozdrawiamy. Za wojnę trzeba oddać i koniec. Będzie kazał Trump. A jak kwestie dotyczące bezpieczeństwa, czy zabezpieczeństwa teleinformatycznego sieci, to rzeczywiście jest tak, że podczas prywatyzacji telekomunikacji polskiej SA nie zostały zabezpieczone interesy państwa polskiego przede wszystkim, bo proszę zauważyć, że ta telefonia analogowa została w pełni sprywatyzowana i sprzedana. Mało tego, również i stacje przekaźnikowe, na przykład stacje nadawcze w tym samym pakiecie również zostały sprzedane firmie France Telecom, Francuzom, i no to był olbrzymi błąd rządu lat 90. i jestem przekonany, że zostało to sprzedane bezpowrotnie, bo trudno będzie w tej chwili to zmienić. I co do tych wojskowych sieci, to pragnę pana uspokoić. Te wojskowe są w rękach polskich, są bezpieczne, są zabezpieczone i wojsko dysponuje swoimi sieciami niezależnymi od żadnych operatorów. Ale przy tej okazji warto też zwrócić uwagę na jedną kwestię. Mam tutaj na myśli cyberbezpieczeństwo, bo o tym tak wiele się mówi. My zresztą, mówiąc my, mam na myśli rząd Prawa i Sprawiedliwości i ministra obrony narodowej, kiedy przejęliśmy ster rządu w listopadzie 2015 roku i przy przeglądzie tych programów modernizacyjnych polskiej armii, polskiego wojska, dołączyliśmy, to była jedna z pierwszych kluczowych decyzji, do tych 14 programów modernizacyjnych dołączyliśmy 15, właśnie dotyczący cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa cybernetycznego. I tutaj jest bez wątpienia obszar, który musimy wzmacniać. To jest obszar, który musimy również zabezpieczać w swój sposób odpowiedni. Bezpieczeństwo cybernetyczne w naszej sytuacji, kiedy co rusz jesteśmy informowani o atakach hakerskich, o działaniach różnych grup, nie tylko europejskich, ale i poza europejskich, o zasięgu świata, to bez wątpienia jest olbrzymim wyzwaniem, ale pragnę pana, panie Piotrze, i wszystkich słuchaczy Radia Maryja zapewnić, że w tym obszarze wojskowe sieci są bezpieczne, są w dobrych rękach i możemy spać spokojnie w tym zakresie. Tak, ja mogę tutaj też potwierdzić, że tym obszarze są konkretne decyzje i no to jest przede wszystkim to, co mamy, czyli Exatel, 20 tysięcy kilometrów sieci światłowodowej i ponad 2,5 tysiąca węzłów telekomunikacyjnych. Dzisiaj to jest część zależna od Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej odkupiło kontrolę nad tą firmą i tutaj budujemy swoje zaniedbane rzeczywiście kompetencje. I wydaje mi się, że Exatel to robi dobrze, więc myślę, że też mogę tutaj uspokoić.
Natomiast no, nie jesteśmy tutaj specjalistami od stosunków międzynarodowych, bo oczywiście ma tutaj nasz słuchacz rację. Przy czym no, trzeba też pamiętać o traktacie z roku 70, z grudnia 70 roku, o normalizacji stosunków polsko-niemieckich, PRL-a, RFN i tym samym podkreślenie nienaruszalności granic tych państw i na gruncie prawa międzynarodowego no pewnie stoimy na tym stanowisku, choć wiem, że w tym zakresie są istotne wątpliwości, ale no tutaj na pewno ich dzisiaj nie będziemy rozstrzygać, tym bardziej, że my robimy wszystko, co do nas należy jako polski Sejm, żeby zabezpieczyć się przed niepożądanymi ewentualnie skutkami różnego rodzaju zaniedbań, na przykład poprzez niekontrolowany wykup ziemi przez obcokrajowców, w tym Niemców, na przykład w województwie zachodniopomorskim. Stąd też te regulacje, które od razu wprowadziliśmy, które zakazują tego obrotu. Tutaj wiem, że jest jakiś taki pewien, wiem, że układ był podpisany w 90 roku po to, żeby no, już z nowymi Niemcami, że tak powiem, prawda? Natomiast wcześniej było takie tymczasowe i tak, tak dalej, to by 1970 lat. Tak, natomiast ktoś mi mówił, że to nie było między państwem a państwem, tylko między landami. Jakby te landy, które zawierały, oddały te ziemię, że tak powiem, na mnie i to tak, ale to nie jestem pewien, nie chcę wpadać w błąd. No, coś, tam, wszystkim, coś tam to nie było to państwo niemieckie, jakie dzisiaj jest, więc... Tak, to było 90 rok, to było jeszcze inne. Cóż, wszystko, telefon odbieramy kolejny, bardzo prosimy, może głos kobiecy będzie. Proszę bardzo. Na wieki wiek, amen. Czy można już mówić? Można, oczywiście, z pełnej antenie, bardzo prosimy. Barbara Sturnia, kłania się. Kłaniamy. Ja pracuję w domu i tak się przesłuchuję tej audycji i chciałam co nieco powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że całe swoje życie zawodowe przepracowałam w kontaktach z biznesem. Dużym, małym biznesem. I na podstawie moich doświadczeń wiem, że nikt nikomu nic za darmo nie daje. Nikt nikogo nie będzie bronił. Muszę powiedzieć, że wręcz te relacje są bezwzględne. I martwi mnie, powiem szczerze, taki entuzjazm, euforia, z jaką my podchodzimy do, że tak powiem, NATO, do wojsk sojuszniczych i tak dalej. Chciałam powiedzieć, że oczywiście żywię ogromną sympatię dla pana Trumpa. Całą noc nie spałam i kibicowałam jego wyborom na liczeniu głosów na prezydenta Stanów. Ale jest to przede wszystkim biznesmen. I proszę popatrzeć, jaki to jest sprytny pan. Oczywiście to jest na jego po prostu plus. Od razu powiedział, że wszystkie państwa mają dać 2% swojego PKB na obronność. Bo on wie, że będą kupować broń w Stanach Zjednoczonych, że między innymi w Stanach Zjednoczonych, że u niego będzie się kręcił biznes, ludzie będą mieli pracę i to będzie jemu procentowało jako prezydentowi. I trudno się dziwić, tylko gratulować jego po prostu przedsiębiorczości, jego mądrości i tak dalej. No oczywiście, pani Barbara, ale mówimy ciągle, bo może dam jeszcze głos komuś na ten amerykański sen. Nie złożyćmy, że tacy. Ja kiedyś słuchałam, że tak powiem, wypowiedzi pana Skurkiewicza i tak dalej i powiedział takie zdanie na odpowiedź jednego po prostu ze słuchaczy, że pan Putin nieustannie ćwiczy zrzucenie bomby atomowej na Warszawę. Proszę państwa, ja bym chciała się zapytać was, co wy robicie, ażeby do tego po prostu nie dopuścić. Dziękuję pani Barbara, bo tutaj aż pan poseł oczy wybałuszył, że takie... Pan... ja absolutnie, to chyba zupełnie to inna sen, audycja, bo nie mówiliśmy o czymś takim, że nie wiem, czy takie plany w ogóle istnieją, nie wprowadzajmy zamieszania. Tak, i strachu. Bo jestem odpowiedzialną osobą i na pewno takich słów bym nie wypowiedział, że ktoś ćwiczy zrzucenie bomby atomowej na Warszawę. Ale no, jeszcze raz powtórzę. Mówimy o NATO jako o
i o naszych sojusznikach. Jeden z artykułów, pierwszych, artykuł czwarty traktatu waszyngtońskiego mówi wprost, stwierdza, że w pierwszej kolejności państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego muszą same zapewnić sobie bezpieczeństwo. I nie jest prawdą, że to Donald Trump zmusza członków NATO do tego, aby płaciły 2%, czy tam ponosiły koszty w wysokości 2% produktu krajowego brutto każdego państwa na wydatki obronne. To są ustalenia ze szczytu NATO w Newport. Ten szczyt NATO odbywał się w roku 2014. Wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Barack Obama i to wtedy państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego zadeklarowały się, wszystkie, jak jeden mąż, zadeklarowały się do tego, że będą dążyć, aby wydatki na obronność ponosić w wysokości 2% PKB. Z tego zobowiązania zawartego w roku 2014 wywiązuje się w tej chwili 5 państw członków NATO, członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale jest wiele takich krajów, którym daleko jest do tego, aby wydatkować właśnie w takiej wysokości środki budżetowe na wojsko, na armię. I to tyle. Donald Trump, ja tę wypowiedź sprzed kilkunastu tygodni odczytuję w jednoznaczny sposób, że jeżeli oczekujecie gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych czy innych sojuszników w ramach państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, to musicie realizować podjęte zobowiązania. W tym również zobowiązania zawarte w Newport, że będziecie dążyć, i to jest skierowane do wszystkich państw członków NATO, że będziecie dążyć do tego, aby wydatkować 2% PKB na obronność, na armię, na wojsko. I to tyle. I to w tym zakresie są oczekiwania Donalda Trumpa. Ale te zobowiązania zostały podjęte przez państwa natowskie, gdy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Barack Obama. I to tyle w tym temacie. Polska wywiązuje się z tego zobowiązania. Polska każdego roku od dwóch lat już, z górą dwóch lat, wydaje 2% PKB na zbrojenia, na obronność. Wcześniej było to 1,95. I jeszcze raz powtórzę. Nasze relacje z naszymi partnerami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie z Stanami Zjednoczonymi, naprawdę są bardzo dobre. Jesteśmy dobrymi współpracownikami, sojusznikami i jestem przekonany, że w najbliższy czwartek prezydent Trump to wyartykułuje dość dobitnie. I to będzie ważne przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie mamy niczego innego w zamian za NATO, prawda? Więc jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No, aż tak to nie. Powiedział mąż o żonie kiedyś. Nie. Traktuję te obawy jako przejaw takiego realizmu politycznego i realizm zawsze lepszy niż romantyzm. Zgadzam się z tym, że Stany Zjednoczone, gdybyśmy tak logicznie tutaj popatrzyli na to, realizują politykę nie polską, nie francuską, nie jakąkolwiek inną, tylko politykę Stanów Zjednoczonych. I jeśli mówimy, że realizują bezwzględnie, no to oczywiście być może nawet najbezwzględniej w świecie, bo no są dzisiaj gwarantem, można powiedzieć, na przykład swobody handlowej na oceanach, więc Stany Zjednoczone kontrolują przestrzeń morską, przestrzeń powietrzną, są obecne na poszczególnych kontynentach, więc realizują swoje interesy z wykorzystaniem również swojego potencjału militarnego. I to jest rzecz bezdyskusyjna. Pytanie jest inne. Czy interesy Polski są sprzeczne z interesami Stanów Zjednoczonych i ich obecnością w Europie, a w szczególności z wzmocnieniem wschodniej części sojuszu, w tym Polski. No i wydaje się, że nie. To znaczy, że dzisiaj, budując własny potencjał, jednocześnie jesteśmy częścią szerszego sojuszu, no, którego gwarantem są
Stany Zjednoczone, czy nie byłoby Sojuszu Północnoatlantyckiego bez Stanów Zjednoczonych Ameryki. I to dobrze, że prezydent Donald Trump, którego wielu obawiało się, czy nie będzie miał takiego w związku z tym, że jest biznesmenem, słusznie pani tutaj zauważyła, transakcyjnego podejścia do polityki, czy zechce te sojusze wzmacniać i podtrzymywać. No i okazuje się, że tak, no ten wyraz chęci zmuszenia partnerów europejskich do większej partycypacji we wspólnym bezpieczeństwie traktuje jako wyraz troski o przyszłość sojuszu w ramach wzajemnej współpracy, a nie jakąś próbę izolacji. Gdyby to była izolacja, to prezydent nie budowałby koncepcji Trójmorza, która jest niewątpliwie dla suwerenności Polski korzystna. Więc zgoda, Amerykanie realizują własne interesy, ale jednocześnie te interesy są nie tylko niesprzeczne, ale tożsame z interesami Polski w Europie. Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Na wieki wykuwamy, proszę bardzo. Grzegorz z Chemalibelskiego. Witamy, panie Grzegorzu, kolejny telefon. Tylko przyciszamy radio, dobrze? W tym momencie i szybciutko już. Dobrze. Dzwonię, słuchamy państwa z przerwami. Właśnie jestem żołnierzem obrony terytorialnej i chciałbym właśnie powiedzieć, zachęcić innych, którzy chcieliby wstąpić. Naprawdę byłem przecież w służbie zasadniczej. Obecnie jestem tego, jest niesamowity postęp, atmosfera. Naprawdę jest ludzie profesjonalni. Nie to, co mówią niektóre media. Nie będę mówił głośno, jakie to media. Prawda? Także jestem ludzie, którzy są w służbach właśnie, są naprawdę, widzę, że są patrioci, którzy naprawdę chcą czegoś więcej, coś dla Polski. Także bardzo dziękuję i dziękuję za tą audycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Grzegorzu, z panem Bogiem, pozdrawiamy serdecznie. Na koniec chyba już telefon taki bardzo pogodny, prawda? Zachęcający. Ja bym nawet go tutaj nagrał jako dżingiel i puszczał, bo rzeczywiście to szczere słowa po prostu. No my mówimy, bo żeśmy sobie to przemyśleli, poczytali, podyskutowali o tym i podpatrzyli gdzie indziej i mówimy, zróbmy to. Ale no nic tak nie pociąga jak przykład takiej osoby, która tego osobiście doświadczyła, przeszła już te pierwsze szkolenie i co więcej, mówi prostymi słowami to, co jest najważniejsze. To jest gigantyczny postęp do tego w stosunku do tego, co niektórzy z nas pewnie jeszcze pamiętają z okresu zasadniczej służby wojskowej. To jest kompletnie co innego. Mamy tutaj do czynienia z profesjonalnym, kompleksowym szkoleniem, które pozwoli nam wykorzystać te kompetencje i na co dzień i przede wszystkim w sytuacji zagrożenia, bo naprawdę jeśli miałbym mówić, co jest najfajniejsze w Wojskowej Służbie Terytorialnej, no to powiedziałbym pewnie, że służba ojczyźnie, ale to może takie dalekie, że tak powiem, i trudno namacalne, ale to ja powiedział tak. A jeśli ktoś z nas dzięki temu przeszkoleniu będzie mógł pomóc swojej rodzinie i swoim najbliższym, to może warto poświęcić kilka weekendów na to, żeby się czegoś nauczyć i żeby potem tą wiedzę wykorzystać, tym bardziej, że będzie ona, tak jak tutaj Słosz nam powiedział, podana w sposób absolutnie profesjonalny. Absolutnie tak i to jest ważne. Obronę terytorialną tworzymy i będziemy tworzyć. Cykl tworzenia będzie trwał do 2019 roku i zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby służyć ojczyźnie, do tego, aby zgłaszali się do wojskowych komend uzupełnień i do tego, aby się poddawali też, bo to jest oczywiście odpowiednia i weryfikacja, stan zdrowia i tak dalej, ale to wszystkie informacje są w wojskowych komendach uzupełnień. Zachęcamy, chcemy stworzyć Wojska Obrony Terytorialnej, które w tym etapie do 2019 roku będą liczyły 53 tysiące żołnierzy i
Nie jest prawdą, absolutnie nie jest prawdą, że tworzymy jakąś armię przyboczną Antoniego Macierewicza. My chcemy stworzyć wojsko. Jest to piąty rodzaj sił zbrojnych, który służy ojczyźnie, służy Polsce, Polakom, będzie służył, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. I to jest bardzo ważne. Ja wiem, że jest wiele miejsc w Polsce, gdzie samorządowcy, szczególnie ci, którzy nie są przychylni Prawu i Sprawiedliwości. Mamy taki przykład chociażby w Radomiu, gdzie Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej miała zostać stworzona do końca roku 2017, ale niestety ta współpraca prezydenta z Platformy Obywatelskiej z Ministerstwem Obrony Narodowej jest praktycznie żadna i woli wyburzyć budynek, który był w kręgu zainteresowania Wojsk Obrony Terytorialnej, niż przekazać właśnie Ministerstwu Obrony Narodowej. Niestety taka jest proza życia i ten cykl tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu będzie ulegał opóźnieniu, ale bez wątpienia mobilizacja różnych środowisk, młodzieży, organizacji paramilitarnych jest szczególnie ważna, bo to właśnie ci młodzi ludzie bardzo często, te organizacje proobronne, paramilitarne zmusiły czy zachęciły nas do tego, żeby właśnie tworzyć Wojsko Obrony Terytorialnej i to się sprawdza. No i właśnie tym akcentem kończymy nasze rozmowy. Odbudowa potencjału obronnego Polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasi goście, pan poseł Wojciech Skurkiewicz, pan poseł Artur Soboń. Jeszcze coś na koniec? Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i na antenie telewizji Trwam i teraz w Radiu Maryja. Ja myślę, że bardzo serdecznie, oprócz podziękowania, zachęcamy wszystkich słuchaczy do tego, aby w najbliższy czwartek przyjechać do Warszawy, przybyć na Plac Krasińskich, na spotkanie z prezydentem Trumpem, bo bez wątpienia to będzie niepowtarzalna chwila, która i pierwsza taka chwila w Polsce i w Europie, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy spotka się z, jestem przekonany, wielotysięczną publicznością i będzie miał swoje wystąpienie. Serdecznie zapraszamy. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek problemy, zapraszamy do naszych biur poselskich, wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. My tam udzielamy szczegółowych informacji na ten temat. Jeżeli ktoś się wybiera do Warszawy na spotkanie z Donaldem Trumpem, trzeba pamiętać o tym, żeby na Plac Krasińskich przybyć do godziny 12. Do godziny 12 będą wpuszczane osoby. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. A po zapraszamy na wielki piknik na błoniach Stadionu Narodowego. Tam wojska polskie, wojska amerykańskie będą prezentować sprzęty, jakim dysponują Amerykanie, z czym przyjechali do Polski. Będzie to też niepowtarzalna chwila, kiedy będzie można dotknąć, zobaczyć, porozmawiać z Amerykanami, może zasiąść w jakimś bardzo interesującym sprzęcie wojskowym, którym na przykład nie dysponuje polska armia. Ja też bym chciał podziękować i dołączając się do tych słów, powiedzieć jeszcze jedno. Żeby każdy słuchacz Radia Maryja pamiętał o tym, że dzisiejsza wojna to nie tylko działania wprost militarne, ale także na przykład dezinformacja. I aby krytycznie patrzył na te wszystkie rzeczy, które się pojawiają w internecie czy w różnych stacjach telewizyjnych na temat działań ministra obrony narodowej, wszystkich działań, które resort podejmuje, bo to też jest metoda. Ja już nawet nie chcę zaczynać tych wątków, bo ich naprawdę mnóstwo. Natomiast dezinformacja jest dzisiaj celowym działaniem, które jest elementem toczonej wojny, która no, słowo ma dzisiaj wielką moc i to, że mamy taką możliwość mieliśmy dzisiaj, aby powiedzieć, jak rzeczywiście naszym zdaniem wygląda sytuacja w polskich siłach zbrojnych, jak podnosimy bezpieczeństwo Polski, to wielka możliwość i wielkie podziękowania dla ojca, który dzisiaj prowadził naszą audycję. Nie, dziękujemy słuchaczom, bo bez słuchaczy nie byłoby naszej audycji, nie byłoby sensu komunikacji, prawda? Dziękuję bardzo panom i pozdrawiamy rodziny. Z Panem Bogiem. I strony rodzinne. Z Panem Bogiem dziękuję bardzo. Już za chwilę nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
wspomożeniu memu. Panie, podpisz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Także nie ma co tutaj w Warszawie świadków Jehowych podrabiać. Kończy się, bo to nawet dzień, niesmaczne jest. Kolejny dzień, który oszustwo daje nam takie. Dobry oszustwo to w kabarecie, proszę bardzo. Oszukiwać się pozytywnie. Ale tak, religia, no to wiecie Państwo, Pana Boga nie oszukasz. Bóg w jednej miliardowej części sekundy od razu widzi, co ty kręcisz, co ty kombinujesz. Także nie warto. Szczerze, szczerze, spokojnie przed Panem Bogiem Jahwe. Spokojnie, spokojnie. Z muzyką, pieśnią, od drzwi do drzwi, z dobrą nowiną, a nie z głupotą, z bleble. Dzisiaj też, proszę Państwa, jak to jest trzeci w Warszawie, takie było coś o chlebie, że tam, że coś, jacyś tam dwaj żebrali chleba. No to w Biblii jest powiedziane, że nie widziałem sprawiedliwego żebrzącego chleba. No to czyli, że ktoś, kto służy Panu Bogu Jehowie, ktoś, kto całe życie swoje tak chce ułożyć, nie to, że ułożył, bo może każdemu się nie udało, chce ułożyć względem prawdy Bożej, no to takiemu człowiekowi się będzie szczęściło. Takiemu Jahwe błogosławi i nie będzie żebrał chleba, na to więc cała wina to. Niech cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O sprawcy Ojcze najlepszy, przyczyna tego Chrystusa, co z Tobą ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Ty jesteś Panie Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Po co to tak narzekać, ubożny, że biedny, że ubogi? Po co tego, tak potrzebny? Ty jesteś moim Bogiem, płaczki Panie. Płaczki średniowieczne, rozpaczliwe i te śpiewy tego cerberka całego. Daj spokój, przecież to jest... Bóg nie jest głupi, Bóg... Widzisz szczere serce, a wycie, a takie przepraszające podejście, a żebrzące, po co komu to potrzebne? I zważ na głos mojej prośby. W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię. Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia. Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię. Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani. Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja z uchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie. Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski, miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Osal syna swojej służebnicy. Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żyli, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
których przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas posłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plony wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno, przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, życzę Ojcu i wszystkim modlącym się dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem. Modliła się Krystyna z Bydgoszczy. Z Panem Bogiem dziękujemy Pani i wszystkim naszym słuchaczom za wspólną modlitwę. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wiadomości z kraju i ze świata. Blisko 600 doradców emerytalnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od dziś udziela informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę. ZUS przygotowuje się w ten sposób do obniżenia wieku emerytalnego. Nastąpi to 1 października tego roku. Kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że pilotażowy program wprowadzenia doradców okazał się trafną propozycją. Mieszkanie Plus jest krokiem w kierunku podniesienia standardu życia Polaków, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Rozwoju i Finansów wbił symbolicznie łopatę pod budowę 170 mieszkań na wynajem w Gdyni w ramach programu Mieszkanie Plus. Wicepremier podkreślił, że jest to kluczowy projekt dla rozwoju Polski. Program Mieszkanie Plus to rządowy system wsparcia, który ma się opierać przede wszystkim na budowie i tanim wynajmie mieszkań. Chcemy przywrócić zaufanie przedsiębiorców do państwa, powiedział wicepremier Jarosław Gowin. W Sejmie mówił on dziś o projekcie ustawy dotyczącej tzw. małej działalności gospodarczej. Chodzi o stopniowe obniżanie składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z powodu wysokich obciążeń podatkowych. Wicepremier Jarosław Gowin podkreślał, że drobni przedsiębiorcy muszą przestać się czuć jak ludzie drugiej kategorii. Dziennikarze Tygodnika w Sieci dotarli do tajnej notatki byłego szefa ABW, w której informował on premiera Donalda Tuska o zagrożeniu, jakim jest Amber Gold. Z dokumentu wynika, że ABW miało dowody, że spółka Marcina P. to piramida finansowa, a linie OLT Express służyły do wyprowadzania pieniędzy z Amber Gold. Tajna notatka przygotowana przez Krzysztofa Bondaryka została wysłana do ówczesnego premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz osób, których kompetencje dotyczyły sprawy. Wynika z informacji Tygodnika. Nie ma przyzwolenia na łamanie prawa, powiedział szef MSWiA. Mariusz Błaszczak odniósł się w ten sposób do zapowiedzi byłego prezydenta Lecha Wałęsy. 10 lipca ma on wziąć udział w kontrmanifestacji wobec comiesięcznego spotkania modlitewnego upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak podkreślił, że wszyscy są równi wobec prawa w Polsce, bez względu na to, jak się nazywają.
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz powitał dziś w Elblągu żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji NATO. W swoim przemówieniu szef MON-u zaznaczył, że to przełom w naszej historii, znak, że wolność wróciła na tę ziemię oraz znak, że bezpieczeństwo nas, naszych rodzin, naszych dzieci powróciło do Polski, do Europy Środkowo-Wschodniej. Prezydent Andrzej Duda przyjął szefa izraelskiego parlamentu Juliela Edelsteina, poinformowała kancelaria prezydenta. Przewodniczący Knesetu przybył do Warszawy na zaproszenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wcześniej szef izraelskiego parlamentu spotkał się z marszałkiem Sejmu oraz marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. W Krakowie rozpoczęły się dzisiaj obrady 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Członkowie komitetu w pierwszym dniu przyjęli m.in. raport z poprzedniej sesji, która odbyła się w Stambule, a po jej przerwaniu była kontynuowana w Paryżu, oraz raport z działalności organizacji doradczych UNESCO. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przeciwdziałanie szarej strefie na rynku paliw ciekłych w okresie od 2015 do czerwca 2016 roku. Izba zauważyła też pozytywne tendencje w trzecim okresie ubiegłego roku po wprowadzeniu pakietów paliwowego i energetycznego. To, jak zaznacza Najwyższa Izba Kontroli, przełożyło się na wzrost dochodów budżetowych. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka zainaugurował działalność Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA. Zastąpi ona dotychczasową komisję do zwalczania dopingu w sporcie. Zacznie działać w zupełnie nowych warunkach prawnych. Podczas uroczystości na stadionie PGE Narodowym w Warszawie minister sportu Witold Bańka powiedział, że znowelizowana ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie i Polska Agencja Antydopingowa to rozwiązania o najwyższym światowym standardzie. Ukraińskie władze blokują polskie prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na Ukrainie. Strona ukraińska postawiła zaporowe warunki wydania zgody na dalsze działania Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi m.in. o odbudowę w Polsce rozebranych pomników ku czci UPA i publiczne potępienie ich demontażu. Negocjacje w sprawie wznowienia prac nadal trwają. O sprawie poinformował nasz dziennik. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział głęboką zmianę, działanie oraz skuteczność w odpowiedzi na decyzje wyborcze Francuzów. Przywódca Francji wystąpił dziś przed połączonymi dwiema izbami parlamentu. 18 osób zginęło, a 30 odniosło obrażenia w wypadku autokaru w Niemczech. Autokar z 48 osobami najechał na ciężarówkę na autostradzie A9 w Bawarii na południu Niemiec i stanął w płomieniach. Syryjska armia ogłosiła zawieszenie działań zbrojnych na południu kraju, obowiązujące do czwartku, podała państwowa telewizja. Obejmuje ono prowincję Al-Kunaitira, gdzie w ostatnich dniach syryjskie cele były atakowane przez Izrael. Głód i niedożywienie na świecie jest rezultatem bierności wielu osób i egoizmu kilku, napisał ojciec święty Franciszek w przesłaniu na rozpoczętą w Rzymie 40. konferencję Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Wysłuchali państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Nękanie za sumienie. Politycy Nowoczesnej nękają farmaceutów, którzy odmawiają sprzedaży środków poronnych. Alarmuje nasz dziennik. Niemowlę z wyrokiem. Wspierani przez ludzi z całego świata brytyjscy rodzice walczą o dziecko skazane przez sąd na eutanazję za to, że jest chore. O bezdusznych sądach, wzruszającej solidarności i modlitwie w intencji chłopca czytam w naszym dzienniku. Adoracja bez granic. Nowa inicjatywa przy sanktuarium w Toruniu. Modlitwa o powołania zakonne i kapłańskie przed Najświętszym Sakramentem. Jak dołączyć do wspólnoty adoracji i na jakich warunkach, informuje nasz dziennik. Walec rewolucji. Głównym celem lewicy jest zniszczenie chrześcijaństwa. Aby to osiągnąć, używa jako narzędzia islamu. Mówi w naszym dzienniku francuski politolog w niezwykle cennej analizie obecnych światowych przemian. Kościuszko w niewoli.
Z woli carycy miał resztę życia spędzić w petersburskiej twierdzy. Smutne lata życia bohatera przypomina Barbara Wachowicz. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochające Pana Boga, Matkę Najświętszą, Ojczyznę i ludzi, Rodziny Radia Maryja, Apostolska Rodziny Radia Maryja. Już coraz bliżej spotkanie naszej rodziny z ukochaną naszą Panią i najlepszą Matką na Jasnej Górze. Idziemy z gorącymi sercami, by wyrazić jej miłość, dziękować, słuchać i prosić za każdego z nas, za rodzinę, najbliższych, Kościół i Ojczyznę. Zanosimy wszystkie troski i radości. Wszyscy, którzy kochamy Matkę Najświętszą, przybądźmy do niej, cała rodzina. Diabeł zawsze w Bożych sprawach podpowiada nam potem, a to teraz jest czas łaski. Nie wiemy, co będzie potem, czy będziemy żyli, jakie będą okoliczności, jakie warunki, a więc mobilizujmy siebie i innych teraz. Przybywajmy na różne sposoby. Rozpoczynamy już w sobotę, 8 lipca, mszą świętą o godzinie 18:00. Przewodniczy ksiądz biskup Stanisław Napierała. Już o godzinie 17:30 radośnie oczekujemy na placu Jasnogórskim. O godzinie 20:20 różaniec, 21:00 apel jasnogórski. Dla pragnących czuwanie, a o 24:00 msza święta przed cudownym obrazem. Niedziela 9 lipca to najważniejszy dzień naszej pielgrzymki. Zaczynamy o godzinie 8 rano godzinkami i radosne czuwanie fatimskie. O 11:00 uroczysta msza święta, której przewodniczym będzie ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykanu. I jeszcze parę informacji organizacyjnych. Pierwsze. Bądźmy w łasce uświęcającej. Drugie. Zabierzmy małe krzesła, parasol na słońce, ewentualnie na deszcz. Coś do picia, potrzebne leki, życzliwość i najważniejsze, otwarte serca dla Pana Boga, Matki Najświętszej i współuczestników, ludzi. Trzecie. Prosimy bardzo ofiarnych lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, byście zechcieli Państwo zgłosić się do bezinteresownej posługi na Placu Jasnogórskim w punktach medycznych. Zgłoszenia będziemy przyjmować na numer, który podam za chwilę. Czwarte. Dobrze byłoby, gdyby każdy z uczestników grup zorganizowanych miał na wszelki wypadek karteczkę przy sobie, skąd przyjechał, z nazwiskiem i telefonem organizatora, ewentualnie kierowcy autobusu. Organizatorów zaś prosimy, byście włączyli Państwo swoje telefony po zakończeniu uroczystości. Piąte. Proponujemy, by na przykład na wypadek zagubienia, choć to jest wprost nieprawdopodobne, punkt kontaktowy był przy pomniku księdza kardynała Wyszyńskiego. Szóste. Chętnym do procesji z darami proponujemy, by w delegacjach było najwyżej po dwie osoby. I siódme, podczas uroczystości na Jasnej Górze tak zwana składka na tacę, czyli kolekta, jest zbierana na utrzymanie Jasnej Góry. Prosimy jednak uczestników, by w miarę możliwości zechcieli złożyć w darze symboliczną różę dla Matki Najświętszej, to znaczy ofiarę na utrzymanie jej radia, Radia Maryja. Zawsze do rodziców, a zwłaszcza do mamy, przychodzimy z kwiatami, żeby wyrazić miłość. Przynosimy róże. Teraz tę symboliczną różę na utrzymanie jej radia zechcieliście Państwo przynieść na Jasną Górę i w jej obecności tam złożyć na jej radio. Ofiary te składamy tylko w wyznaczonych namiotach do przygotowanych skarbonek, w kopertach zaklejonych z adresem, imieniem i nazwiskiem ofiarodawców.
jakiś czas po pielgrzymce wszystkim wyślemy podziękowania i to będzie równocześnie potwierdzeniem, że ofiara dotarła do Radia Maryja, Telewizji Trwam, czy na wykończenie budowy świątyni wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bóg zapłaci za każdą pomoc, a przez to dziękujemy za odpowiedzialność, by Radio Maryja istniało, by istniały dzieła, przy nim powstały Telewizja Trwam, świątynia, by została wykończona. Tylko dzięki naszej rodzinie te dzieła istnieją. Oczywiście, jak w przeszłości, na różne sposoby wrogowie Pana Boga, Kościoła i Polski niszczyli Kościół, również odbierając dobre imię, a po to, by zniszczyć wiarę. Także dzisiaj kłamstwami niszczą dobre imię Kościoła. Chcą zniszczyć dobre imię Radia Maryja, nas posługujących tutaj. Chcą w ten sposób zniechęcić do współpracy z Radiem Maryja. Czy to się uda, zależy od myślenia każdego z nas. Patrzcie Państwo, co dzięki Wam powstaje. Macie udział w wielkiej ewangelizacji Polski i świata. I na koniec podaję numer telefonu, na który można zgłaszać chętnych do służby medycznej i do procesji z darami. A więc numer telefonu w Toruniu 56 610 81 22. Powtarzam, 56 610 81 22. Telefon czynny do 5 lipca w godzinach od 9 do 18. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Mamy wiele do zrobienia i idziemy z hasłem idźmy i głośmy. Idziemy napełnić się mocą, byśmy razem z Matką Najświętszą nieśli Chrystusa Pana wszystkim ludziom, nieśli wiarę w Niego, aby Polska, każdy Polak, każde Wasze dziecko, Wasz wnuk, każdy rodak w Polsce i świecie należał do Pana Boga i Matki Najświętszej. Był silny Bogiem, a wtedy damy radę, bo Duch będzie wielki. Bóg zapłać.
Radio Maria, katolickim głosem w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy tej nocy. Otrzymaliśmy od Pana Boga kolejny piękny dar, dar w postaci kolejnego dnia naszego życia. Za ten dar z serca podziękujmy jednocześnie na początku tego nowego dnia, kolejnego dnia naszego życia. Przyzywajmy współłożenia Bożego, czyniąc znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Również nasze sprawy, nasze codzienne zajęcia, nasze obowiązki, to wszystko, co ten dzisiejszy dzień przyniesie, powierzmy stawiennictwu, opiece Matki Najświętszej, jej oddając, jej zawierzając nasze życie, naszą codzienność. Maryjo, niepokalana zawsze dziewicą, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stało się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen. Zajrzyjmy do Pisma Świętego. Do Pisma Świętego chcemy sięgać każdego dnia naszego życia, bo tam jest słowo życia, tam są słowa, które są dla nas mocą, siłą, które są również drogowskazem na naszą codzienność. I w tych słowach szukajmy światła na nasze sprawy, na te wszystkie doświadczenia, które spotykają nas w naszym życiu, bo w Piśmie Świętym jest zdecydowanie więcej odpowiedzi niż nawet pytań, które sobie stawiamy. Zatem niech to światło, światło Ewangelii również oświeca nas w dniu dzisiejszym. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie, a oto zerwała się wielka burza na jeziorze, także fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro
są mu posłuszne. Niech się ładuje. To? Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami. Przez te dwa miesiące najwięcej zabrali ile milionów. Gdyby w maju opinia publiczna dowiedziała się, była w posiadaniu tej ekskluzywnej wiedzy, którą miała ta szóstka osób, no to skala nieprawidłowości i skala krzywdy ludzkiej byłaby niespółmiernie mniejsza niż ma to miejsce już po wybuchu afery. Kolejne posiedzenie Komisji Śledczej odbędzie się jutro. Na posiedzeniu w Sejmie ma pojawić się prokurator Barbara Kijanko, która jako pierwsza prowadziła sprawę Amber Gold w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Dotychczas dwukrotnie nie stawiła się przed komisją. Jednak jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman powiedziała, że do dzisiaj nie otrzymała od świadka żadnego zwolnienia. Nie dysponujemy żadnym usprawiedliwieniem ani zwolnieniem. Nic nie wskazuje na to, aby pani prokurator miała nie stawić się przed komisją, aczkolwiek no, doświadczenie uczy, że do jutra do godziny 10 jeszcze może się coś wydarzyć. Na początku czerwca członek komisji i poseł PO Krzysztof Brejza tłumaczył, że prokurator jest kluczowym świadkiem. Wierzę, że pani prokurator dopełni powinności, stawi się przed komisją. Nie ma przecież nic do ukrycia, a my z kolei mamy dużo pytań i tych pytań przybywa z przesłuchania na przesłuchanie kolejnych świadków. Jest główną osobą z prokuratury, która powinna złożyć zeznania przed komisją. Spółka Amber Gold ogłosiła upadłość w sierpniu 2012 roku. Szacuje się, że z powodu jej działalności ucierpiało prawie 19 tysięcy osób, a straty szacuje się na ponad 850 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Już w środę wieczorem rozpocznie się wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Donald Trump przyleci do naszego kraju razem z małżonką. Prezydent weźmie udział w szczycie inicjatywy Trójmorza, podczas którego będzie rozmawiał z przywódcami państw regionu. Oficjalną część wizyty prezydent Donald Trump rozpocznie w czwartek o godzinie 9 od rozmowy w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Potem do wspólnych rozmów zasiądzie polska i amerykańska delegacja. Prezydentowi Trumpowi mają towarzyszyć sekretarze stanu oraz skarbu i przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Z polskiej strony będą uczestniczyć wicepremier i minister finansów, ministrowie spraw zagranicznych i obrony narodowej, a także wicemarszałek Senatu i doradcy prezydenta. Rozmowy będą dotyczyć m.in. współpracy militarnej oraz gospodarczej, mówił na antenie Radia Łódź szef MSZ Witold Waszczykowski. Wojska NATO i wojska amerykańskie są rozlokowane w Polsce. Będzie namawiać prezydenta Trumpa, żeby zachował tę obecność na dłużej. Będziemy też rozmawiać o bezpieczeństwie gospodarczym, bezpieczeństwie energetycznym, bo ono dzisiaj jest ważne. Można poważnie zaszkodzić gospodarce państwa poprzez odcięcie od dostępu do energii czy tańszej energii. Polska liczy również na współpracę z USA w zakresie zakupów zbrojeniowych. Amerykańskie technologie militarne rozwijane przez Polaków to wielka szansa, mówi amerykanista dr Artur Wróblewski. Mamy interesy gospodarcze w obszarze wojskowego przemysłu, ponieważ będziemy kupować dużo sprzętów od Stanów Zjednoczonych i chodzi o to, żeby nie tylko go kupować, jak na przykład gotowe F-35, ale żeby je rozwijać. I tutaj wydaje się, że na przykład radary, które możemy produkować z Amerykanami, oparte na najnowszych technologiach, otwierają drogę polskiemu przemysłowi do innowacji i długotrwałej, opłacalnej dla nas współpracy amerykańskiej opartej na równych partnerskich warunkach. Po rozmowach prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych wezmą udział w konferencji prasowej. Następnie prezydent Trump spotka się z liderami 12 państw Trójmorza. Mamy mniej symboliki, a więcej wydaje się treści, czyli ekonomii. Będą rozmowy ze stroną amerykańską dotyczące projektów infrastrukturalnych w tej części Europy. Pamiętajmy, że mówimy o Trójmorzu, czyli morzach Adriatyk, Bałtyki, Morze Czarne, gdzie mamy około 150 milionów ludzi, potencjalnych konsumentów, czyli nabywców towarów amerykańskich. Natomiast mówiąc o rynku amerykańskim, jest to rynek 323 milionów nabywców towarów z